Szczęść Boże, Agnieszka Kowalek. Rozpoczynamy południowe wydanie informacji dnia. Zapraszam. Sytuacja związana z pożarami w Grecji poprawia się. Nasi strażacy, którzy pomagali na miejscu, wracają do kraju. Stan zagrożenia związany z pożarami w Grecji obowiązywał od 20 lipca. Ministerstwo Kryzysu Klimatycznego i Ochrony Ludności w sobotę odwołało stan zagrożenia, który obowiązywał na wyspie Rodos. W sumie w lipcowych pożarach w Grecji spłonęło 50 tysięcy hektarów lasów. Największe pożary na Rodos, Korfu i w środkowej Grecji zostały ugaszone. Wciąż jednak tamtejsi strażacy są rozmieszczeni w obszarach uważanych za zagrożone. Niespodziewanie duży pożar wybuchł w północno-zachodniej części greckiej wyspy Kios. Z ogniem walczy 90 strażaków, 5 samolotów gaśniczych i 4 śmigłowce. Przybyły posiłki z sąsiedniej wyspy Lesbos i z Aten. W akcję zaangażowani są też lokalni ochotnicy. Polacy po ustabilizowaniu się sytuacji w Grecji wracają do kraju. Przed nami droga powrotna do Polski. Jedziemy przez Macedonię, Serbię, Węgry, Słowację i Czechy. Poinformował młodszy kapitan Łukasz Nowak. Polacy wyruszyli z greckiej bazy przed godziną 7. Polacy wyjechali do Grecji z Krakowa 19 lipca. W misji uczestniczyło 149 strażaków i 49 pojazdów z województw małopolskiego i wielkopolskiego. Eksperci wskazywali, że lipiec był najgorętszym miesiącem w historii na półkuli północnej. Naukowcy spodziewają się również, że rok 2023 lub 2024 zakończy się jako najgorętszy rok w księgach rekordów. Donald Tusk jest gotowy posłużyć się każdym kłamstwem, byleby tylko ściągnąć na siebie uwagę. Po raz kolejny słowa Donalda Tuska nie mają nic wspólnego z tym, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek. W ten sposób odniósł się do wpisu Donalda Tuska na Twitterze. Polskie władze ostrzegają przed groźną sytuacją na przesmyku suwalskim. W jego kierunku zostało skierowanych około 100 najemników grupy Wagnera. To strategiczne miejsce, które jest łącznikiem pomiędzy państwami bałtyckimi a Polską i obszarem NATO. Rozdziela także obwód królewiecki od Białorusi. Polskie władze ostrzegają przed prowokacjami. Tymczasem szef PO Donald Tusk na te ostrzeżenia reaguje tak. Wygląda na to, że PiS szuka pomocy Wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz Miliona Serc wybije im te pomysły z głowy. Widzimy się wszyscy 1 października w Warszawie. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek mówi, że słowa Tuska nie mają nic wspólnego z działaniami podejmowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Donald Tusk jest skłonny posłużyć się każdym kłamstwem, byleby tylko i wyłącznie przyciągnąć na siebie uwagę, by komentować jego słowa. Nie skupiamy się na tym, dlatego że po raz kolejny słowa Donalda Tuska nie mają kompletnie nic wspólnego z tym, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości od wielu, wielu lat, odkąd rządzimy. Zawsze staraliśmy się budować potencjał państwa polskiego, również w zakresie zbrojeniowym, w zakresie militarnym. Rafał Bochenek, odnosząc się do manipulacji polityków opozycji, którzy mówią, że PiS straszy Polaków wagnerowcami, wskazał, że choć Polacy mogą czuć się bezpiecznie, to taką sytuację należy monitorować. Platforma Obywatelska w jakiś sposób próbuje kpić, odwracać kota ogonem i jakby nadawać zupełnie inne znaczenie tego, co się dzieje, temu, co się dzieje na Białorusi. Szanowni Państwo, no my tej sytuacji na pewno nie będziemy bagatelizowali. Nie bagatelizują jej również wywiady państw zachodniej Europy, wywiady chociażby brytyjskie, niemieckie, francuskie, które bardzo uważnie śledzą to, co dzieje się na Białorusi. Rzeczywiście grupa najemników Wagnera, grupa bardzo brutalna, grupa kryminalistów, która nie ma żadnych skrupułów, jeżeli chodzi o popełnienie przestępstw w ramach tej właśnie wojny hybrydowej, do której są bardzo często wykorzystywani i do prowadzenia takich właśnie radykalnych działań na terenach, na które są wysyłani, przed niczym się właściwie nie cofną i my nie możemy oczywiście przejść nad tym do porządku dziennego. Na pewno tę sytuację bardzo uważnie będziemy monitorowali i jej się przyglądali. Rzecznik PiSu podkreślał, że właśnie aby wzmacniać bezpieczeństwo Polaków, została zbudowana zapora na granicy polsko-białoruskiej. Mamy bardzo poważny problem z korupcją w Warszawie, zaznaczył wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, nawiązując do decyzji sądu w sprawie przedłużenia aresztu byłemu wiceministrowi Skarbu Państwa w rządzie PO-PSL Rafałowi Baniakowi.
Sąd okręgowy w Katowicach przedłużył do 29 października tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra Skarbu Państwa w rządzie Donalda Tuska, Rafała Baniaka. Zdaniem Sądu Okręgowego w Katowicach zostało wysoce uprawdopodobnione sprawstwo Rafała B. w zakresie zarzucanych mu czynów, to jest zarówno w zakresie czynu korupcyjnego, jak i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni VAT-owskiej. Mamy bardzo poważny problem z korupcją w Warszawie, w który zaangażowani są ludzie Platformy, akcentuje wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Niestety jest to kolejna afera korupcyjna. Mianowicie oprócz afery śmieciowej w Warszawie w ostatnich dniach aresztował sąd również innego działacza Platformy, zastępcę burmistrza dzielnicy Pragi Południe. Kilkanaście miesięcy temu pamiętamy byłego burmistrza, kolejnego działacza burmistrza, tym razem Włoch, który miał być przez CBA zatrzymany na gorącym uczynku, kiedy przerzucał ktoś mu torbę z pieniędzmi jako łapówkę. W kontekście dyskusji o problemach z odpadami w Polsce, afer z tym związanych, warto pamiętać, że tam, gdzie afera ze śmieciami, tam ludzie Platformy. Rafał Baniak na początku lutego usłyszał zarzuty, między innymi kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz powoływania się na wpływy. Zarzuty związane są z ustawieniem kontraktów z warszawskim MPO wartych 600 milionów złotych w zamian za łapówkę w wysokości 4 milionów 990 tysięcy złotych. W tej sprawie pod koniec lutego zatrzymany został również były minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, któremu pod koniec czerwca sąd przedłużył okres tymczasowego aresztowania do 26 sierpnia tego roku. Wyruszają już piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi z archidiecezji białostockiej mają do pokonania prawie 500 kilometrów. Podczas drogi towarzyszą im słowa: świętymi bądźcie. Z całego kraju na Jasną Górę zmierzają rzesze puntników, choć każdy z nich jest inny, przyświeca im wspólny cel. Chcą pokłonić się Matce Bożej. Nasze życie jest pielgrzymką, którą zmierzamy do Królestwa Niebieskiego. Ta nasza tutejsza pielgrzymka to taki tylko przedsmak tego wszystkiego. Idziemy się rozwijać, idziemy przeżywać duchowo. Pielgrzymowanie tak mocno zakorzenione w historii naszego narodu pozwala wielu odkryć radość Kościoła. Zmierzając do wspólnego celu, odkrywają piękno wspólnoty wierzących. To rozwój osobowości i ćwiczenie charakteru. Pielgrzymi łączą wysiłek fizyczny z intelektualnym, mówi ksiądz arcybiskup Józef Guzdek, metropolita białostocki. To jest czas przemyśleń, refleksji, rozmów, spowiedzi, i to nieraz z dłuższego czasu. To jest bardzo ważny czas dla tych, którzy decydują się wędrować na Jasną Górę. Ewelina mówi, że pielgrzymka to wyjątkowy czas, który pozwala wzmocnić relacje z Bogiem. To również dostrzeganie najmniejszego dobra w drugim człowieku. Warto, uważam, że to jest jeden z fajniejszych momentów w życiu, takie pielgrzymowanie. Pan Tadeusz na Jasną Górę idzie już 26 raz. To jest odpoczynek. Odpoczynek, oderwanie się od codzienności, od dnia codziennego. Pątnicy doświadczają działania Matki Bożej, która pomaga im w codziennym życiu. Mówią, że idąc, wypraszają łaski dla siebie i najbliższych. Chcę pójść do Maryi i jakoś ona mi pomaga w tym życiu. I zauważyłem, że jak byłem rok temu, to ona mi dużo pomogła. Dla pani Moniki pielgrzymka to forma rekolekcji w drodze, podczas których doświadcza spotkania z Bogiem. Spotkanie drugiego człowieka, spotkanie Pana Boga, czas dla Niego. Białostocka piesza pielgrzymka na Jasną Górę dotrze 12 sierpnia. Lizbona stała się stolicą młodych ludzi Kościoła. Już jutro oficjalne rozpoczęcie 37. Światowych Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie to kolejna edycja wydarzenia, które narodziło się w sercu naszego rodaka, świętego Jana Pawła II. Światowe Dni Młodzieży mają polskie DNA. Nie możemy o tym zapominać. Bez Polski, bez polskiej młodzieży nie będą to Światowe Dni Młodzieży. Nie będą one zgodne z pomysłem papieża. Polacy o tym pamiętają i reprezentacja naszego kraju w Lizbonie jest bardzo silna. Hasłem tegorocznego spotkania młodych są słowa: Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Wybrał je papież Franciszek. Jest to zaproszenie dla mnie osobiste i dla nas wszystkich młodych i tych, którzy będą brali udział w Światowych Dniach Młodzieży, czy już je organizują, aby być
mimo różnych okoliczności życia, w jakich się znajdujemy, być uważnym na zaproszenie od Pana Boga. Przez Światowe Dni Młodzieży Kościół zaprasza młodych ludzi do wzajemnego spotkania, do spotkania z papieżem i do doświadczenia Chrystusa. U nas w Hiszpanii wiadomo, że pojedzie wiele młodych ludzi, żeby zobaczyć papieża. To zdarza się bardzo rzadko, żeby papież odwiedzał tak bliskie nam miejsce, jak Hiszpania czy Portugalia. Setki tysięcy młodych serc i jedno miejsce i dni, które pozostaną w pamięci na długo, bo zgromadzeni tam ludzie myślą i czują podobnie. W centrum jest Jezus. Cała ta tajemnica Bożego działania w SDM polega na tym, żebyśmy nie mieli jak za dużo oczekiwań, tylko żebyśmy mieli otwarte serce na to, co Pan Bóg chce dać, bo On może zmienić nasze życie podczas wywiadu, podczas rozmowy z człowiekiem na ulicy, czy podczas mszy świętej posłania z Ojcem Świętym. Uczestnicy mówią, że wybrali się do Lizbony, by dać świadectwo żywej wiary. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, kim jest dla mnie Bóg. Kiedy jesteśmy w pełni świadomi naszych ograniczeń, wtedy zaczynamy rozumieć, kim jest Bóg. Jest tym, kto nadaje sens naszemu życiu, naszym ograniczeniom, nadaje również sens temu, co bolesne, co ostatecznie zawarte jest w życiu każdego. Dla organizatorów ważne jest, aby uczestnictwo młodych w Światowych Dniach Młodzieży przemieniło ich serca. Chcemy, by wrócili z chęcią bycia lepszym człowiekiem, lepszym chrześcijaninem, lepszym katolikiem, lepszym dzieckiem, lepszym rodzicem, lepszym uczniem. Papież Franciszek zawierzył w modlitwie uczestników Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Ojciec Święty dołączy do młodych w środę. Bardzo wielu młodych ludzi ze wszystkich kontynentów doświadcza radości spotkania z Bogiem i z braćmi i są prowadzeni przez Dziewicę Maryję, jej jaśniejącej gwieździe chrześcijańskiej drogi, tak bardzo czczonej w Portugalii. Zawierzam pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży i wszystkich młodych świata. Rozpoczynające się jutro Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie potrwają do 6 sierpnia. Rosjanie atakują rakietami całe terytorium Ukrainy, o czym poinformowało Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. Niebawem Ukraina ma rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi na temat gwarancji bezpieczeństwa. Cała Ukraina została objęta alarmem przeciwlotniczym, o czym poinformowało tuż po północy Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. Rosjanie przeprowadzili atak na Charków. Około północy było słychać dwie potężne eksplozje. Okupanci strzelają. Uwaga, mieszkańcy Charkowa i regionu, zostańcie w schronach. Poinformował szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Charkowie przekazał, że Rosjanie uderzyli w Charków rakietami S-300 z terytorium obwodu białgorodzkiego. Celem ataku był magazyn jednego z przedsiębiorstw handlowych. W wyniku ataku został ranny mężczyzna, który znajdował się niedaleko epicentrum wybuchu i doszło do pożaru na obszarze 200 m². Druga rakieta skierowana na Charków uderzyła w terytorium prywatnego gospodarstwa rolnego we wsi Wielki Burłuk. Do ataku rakietowego miało dojść także w Chersoniu. W obwodzie donieckim w Konstantynówce Rosjanie użyli amunicji kasetowej. 3 osoby, w tym 13-latek, zostały ranne. Uszkodzone zostały prywatne domy. Rosyjska rakieta uderzyła w instytucję edukacyjną w mieście Sumy na północno-wschodniej Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził rannych żołnierzy w ośrodku rehabilitacyjnym. Chcę wam podziękować za waszą absolutnie heroiczną i trudną służbę i rozumiem rodzaj strat, jakie ponosisz podczas służby. Dziękuję w imieniu wszystkich Ukraińców za obronę naszego kraju, za jego ocalenie. Zwycięstwo na pewno będzie, inaczej po co to wszystko? Życzę zwycięstwa, wyzdrowienia i powrotu do życia. Niebawem mają się rozpocząć rozmowy dotyczące gwarancji bezpieczeństwa między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Mają one obowiązywać do czasu przystąpienia Ukrainy do NATO. O spotkaniu poinformował szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Wydarzeniami z Ukrainy kończymy południowe wydanie informacji dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego dnia. Do zobaczenia z Panem Bogiem.